Moi drodzy, w najbliższym materiale będzie pierwsze tak dokładne i tak szczegółowe porównanie dwóch ważnych doświadczeń, a w sumie jednego dużego doświadczenia na dwóch różnych kombinacjach. Rzepak. Będzie pokazane, jak bardzo w tym roku i nie tylko zresztą w tym miało wpływ zabiegi 2 grzybowe wiosenne kontra zabiegi 3. Jakie to ma przełożenie na, uwaga, zniszczenie tego, co jest w kolejnach, czy warto wjeżdżać w rzepaki, które są duże i je gnieść tylko dla ceny i dla, może być, idei zrobienia jeszcze jednego zabiegu fungicydowego, czy też nie. Jak to wygląda w liczbach, jak to wygląda w opłacalności, jak to wygląda w aspekcie zbioru i całego układu planowania rzepaków. O tym wszystkim będzie wykład w niedzielę. Serdecznie Was zapraszam. Hektarwiedzy.pl, kłaniam się nisko. Powiem coś dzisiaj bez żadnej satysfakcji. Witajcie, moi drodzy. Powiem, a nie mówiłem, kolejny raz, dla tych, którzy uważali, że sieje panikę, powiem kolejny raz, ja nie straszę, ja ostrzegam. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Tydzień temu do sieci, ogromnej sieci marketów spożywczych we Francji, w Belgii, w Holandii zaczęły trafiać, jako pierwszy raz w historii, produkty mrożone, przetworzone, robione z robactwa. Tak, a więc kotlety z robaków. Ja mówię robaków, bo mam na myśli wszystkie te owady i cała ta reszta, która ma być taka pseudozdrowa i w ogóle. Kochani, to co teraz się dzieje, to jest te wdrażanie tego procesu, który ma wyeliminować mięso naturalnego pochodzenia, czyli pochodzenia rolniczego. I popatrzcie, poczytajcie. To nie jest ściema, to się po prostu dzieje. Jeżeli idziemy w ten deseń, kochani, że to się dzieje, to przypomnę, żebyście też poczytali, czyje fabryki to produkują i się zdziwicie, bo to są niestety przypadkowi ludzie, zbawcy świata, jak Bill Gates, jak Jeff Bezos. To się po prostu dzieje. Tego nie robią lokalni przedsiębiorcy, bo to jeszcze byłoby pół biedy, bo chociaż oni by rozwijali swoje biznesy. Nie, to robią znowu globaliści. Pytacie, po co to mówię? Po to, bo następnym krokiem będzie wygenerowanie stanu, w którym trzeba będzie doprowadzić do sytuacji, żeby za wszelką cenę spowodować niedostępność mięsa pochodzenia rolniczego. To co mówiłem, bo tak bym ja zrobił i tak to będzie zrobione. Najpierw wprowadźmy na półki produkty zastępcze, a potem odbierzmy to, co do tej pory było, poprzez niedostępność bądź wysoką cenę. Jedno i drugie będzie generowane różnymi sposobami. Ociepleniem klimatu, straszeniem chorobami takimi jak ASF, mówieniem bajek o metanie od krów i tak dalej. To wszystko spowoduje, że konsumenci będą wkręcani w taką ściemę jak u nas w Polsce z cukrem, gdzie, przypomnę, cukier polski przyjeżdża do Polski z zagranicy po 4 zł obecnie. Wysyłacie mi zdjęcia z cenami na półkach, a więc ja wam wierzę, bo po co macie kłamać. To się dzieje. To się po prostu dzieje. Po cichutku, za naszymi plecami. Ktoś powie, po co ja to ciągle gadam? O to, żeby nasze dzieci nie powiedziały nam, co żeście zrobili. Gdzie wy byliście, kiedy zmieniano to wszystko, te wieloletnie rzeczy, te nasze tradycje, przyzwyczajenia? Ktoś powie, że wieprzowina jest niezdrowa, że wołowina jest niezdrowa. Moi drodzy, ja jestem chemikiem z wykształcenia, jak wiecie, i na temat zdrowotności mięsa to mogę robić duże wykłady, ale nie chcę tutaj stać się fachowcem od odżywiania. Przypomnę tylko, że przyroda stworzyła układ, w którym największa grupa witamin jest rozpuszczalna w tłuszczach. I to w tłuszczach najczęściej od zwierzęcych. Więc nie opowiadajmy sobie bajek na temat tego, że mięso jest szkodliwe dla ludzi, bo na tym mięsie wychowali się właśnie ludzie, którzy przeżyli wojnę, stan wojenny. Oni nie jedli sobie warzywek i owoców. Ale dzisiaj nie o tym. Chcę powiedzieć, że to, co się teraz dzieje, będzie miało przełożenie na to, że prowadzimy gospodarstwo w taki albo inny sposób. Nasza rola zostanie podważona, jeżeli chodzi nasza jako rolnictwa, podważona w aspekcie producenta żywności. Będzie miało to wpływ ogromny na zdrowotność, bo przypomnę jeszcze raz, że z chemicznego doświadczenia tak było, jest i będzie. Coś, co rośnie szybko, jest mniej wartościowe niż coś, co rośnie długo. Tak po prostu było i to wynika z prostego układu przenoszenia energii między produktami. Każdy, kto miał odrobinę chemii w życiu, wie, że tak jest. Idąc dalej. Dzisiaj jest to Holandia i Francja. Za chwilę może być to Polska. Za chwilę u nas, w naszych marketach, może być sytuacja, że ludzie zaczną się tym interesować. I ja wam już coś kiedyś mówiłem. Świat
uwielbia bazować na kłamstwie. Przez dziesięciolecia mówiono ludziom, że mięso jest bardziej szkodliwe niż węglowodany. Część ludzi nadal w to wierzy. No to niech wierzy. Na szczęście to się odwraca i ilość świadomości świadomych ludzi się tak mocno zmienia, że ludzie zaczynają przeglądać na oczy, czytają badania naukowe i tak dalej. Ale do tego wszystkiego potrzebujemy produktów spożywczych. Jeżeli dzisiaj zaczynamy podważać wiarygodność mięsa rolniczego i wprowadzamy produkty zastępcze, to robimy to z wielu powodów. Nie robimy tego my, tylko robi to ktoś odgórnie i robi to po to, żeby nas wysiudać. To jest delikatnie mówiąc pewnego rodzaju wojna gospodarcza. Przypomnę wam jeszcze raz. Nie przesypiajmy tego tematu. Poza tą ciężką pracą, jaką mamy w rolnictwie, śledźmy to, co się dzieje. Jeżeli nie będziemy wiedzieli, co się dzieje, to nie będziemy mieli nigdy szansy zareagować. I to jest tragedia. To jest tragedia, dlatego że obudzimy się w rzeczywistości, a po kilku, kilkunastu latach nasze dzieci naprawdę, zgodnie z tym, co wielki człowiek mówi i cytuje, przyjdą do nas i powiedzą, no gdzie wyżeście byli? To, co wyżeście nie widzieli, co się dzieje? A my wtedy popatrzymy sobie w lustro i powiemy, wiesz, dziecko, zapracowany byłem, wiesz, tatuś z mamusią ciężko pracuje, a o tym nie mówili w telewizji, a tak w ogóle teraz oszukano i cię też oszukano, więc nic nie poradzisz. Za często to powtarzamy. Jesteśmy ludźmi świadomymi, wiedza jest dostępna. Internet, książki, artykuły. Jeżeli wiemy, co się wokół nas dzieje, to przynajmniej dajemy sobie szansę na zareagowanie. Jeżeli nie wiemy, co się dzieje, to zapomnijmy o tym, że możemy coś zrobić. Bo wtedy słyszymy najczęściej tylko jedną narrację, tą, która mówi, że jest wszystko super, turbo i mega. Co jest przecież ogromnym kłamstwem. Prawda? Prawda. Kochani, zatem widzimy się w niedzielę o 8 rano. Przypomnę, www.hektarwiedzy.pl. Materiał o porównaniach, o bardzo dokładnym doświadczeniu, o porównaniu pokroju roślin, zdrowotności, wydajności w aspekcie dwóch technologii, to zawsze sens powiek nam zdejmuje po to, abyśmy wiedzieli, abyśmy za pół roku w następnym sezonie wiedzieli, jak się zachować. To wszystko dla was na portalu. Kłaniam się nisko. Czekam na was.